Cześć, cześć, w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj wiele osób mnie prosi, żebym nagrał filmik lub powiedział im, jak poprawnie zatatuować królika. Więc tak, powiem, jak to jest w dwóch związkach, do których należę, jakie regulaminy mnie obowiązują i jak ja muszę tatuować. No w innych związkach stowarzyszeniach niestety jest różnie, troszkę inaczej, ale mniej więcej jest to podobnie. W Krajowym Związku Hodowców Królików, czyli tam, gdzie należy, w lewym uchu nabija się numer hodowli, czyli tak jak jest w moim przypadku 628P, a w prawym uchu nabija się na przykład, powiedzmy, królik jest urodzony w październiku, jest to 10 miesiąc roku, w 2016 roku się urodził i jest to królik tatuowany w moim stadzie numer 30. Czyli jego numer będzie tak: 10, 6, 30. Oczywiście nie robimy żadnych tam spacji, kropek, pauz, nic, tylko ma wyjść numer 10630. I to jest numer do prawego ucha. Czyli pierwsze cyfry to są tak: miesiąc, później jest rok i numer królika w stadzie, tam tatuowanego królika już u nas w hodowli, któregoś tam z kolei. Natomiast w Polskim Związku Hodowców Królików Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, czyli tam, gdzie również należę, obowiązuje mnie taki regulamin, że w lewym uchu na początku jest, tak jak tu w rodowodzie, PL i królik jest urodzony w październiku, czyli 10 miesiąc i 6 rok, 2016. Tak jak tutaj macie datę urodzenia, 10 października 2016, czyli w lewym uchu ma być numer PL 106. Natomiast w prawym uchu nabijam numer, który kupiłem od mojego stowarzyszenia, do którego należę, które jest podporządkowane pod Polski Związek, gdzie nabyłem tak zwany bloczek. Bloczek kosztuje zazwyczaj złotówkę, max złoty 50, zależy od stowarzyszenia, ile chcą zarabiać na poszczególnej sztuce. U mnie kosztuje złotówkę. No i tutaj jest numer 12800. I ten numer, naklejam tutaj ten bloczek nad napisem pieczęć organizacji i ten numer automatycznie znakuje królika w prawym uchu, czyli 12800. Taki numer, cyfrę będzie miał nabity królik w prawym uchu. Tak wygląda tatuowanie królików na polski związek hodowców gołębi rasowych i drobnego inwentarza. Tutaj macie w załączonym obrazie pokazane, jak wygląda rodowód, który samemu się drukuje. Drukuje go hodowca. Są stowarzyszenia, które jeszcze pozwalają tam na przykład na dobrym papierze, dobry tusz i tak dalej, utwardzone wszystko, że możesz nabyć taki rodowód również, jest to dla nich również zarobek. Ja nabywam, drukuję sam z kolegą na spółkę, kupiliśmy papier o gramaturze 240 gram, czyli 3 razy grubszy niż standardowy papier ksero, no i drukujemy na takim tym, utwardzone jest, nie kruszy się i nawet fajnie pod palcami czuć. Tutaj jest wszystko o szczepieniach, tutaj są właściciele, czyli tak jak w innych związkach, rasa i barwa, no to kalifornijski czarny, znakowanie, to już widzieliście, data urodzenia też, liczebność miotu 4, 4, 4, urodzonych, odchowanych, rejestrowanych, hodowca, moje imię, nazwisko i tak dalej, ja dałem pieczątkę z Krajowego Związku, no i oczywiście podpis hodowcy. Teraz tutaj macie pochodzenie ze strony samca, moja hodowla, pochodzenie ze strony samicy, no i tutaj już jest inna hodowla. No nazwiska automatycznie widać, no bo nie widzę sensu zakrywania, no bo skoro te króliki są wystawione na sprzedaż, ich rodowody są również pokazane w ogłoszeniu, no bo ludzie chcą wiedzieć, jakie jest pochodzenie, co jak, no to udostępniam, nie mam czego ukrywać. Tym bardziej, że sprzedając komuś królika, powinienem być na to przygotowany, że ktoś również rozpowszechnia i ukazuje wszystkim moje dane osobowe, no to znaczy dane osobowe, no imię, nazwisko i numer hodowli i tak dalej. I to tylko tyle i nie ma co się skrywać. Mając hodowlę, no to trzeba na to liczyć, że jest to również reklama. Więc nie rozumiem na przykład, jakby ktoś się denerwował czy coś w tym stylu.
I to na tyle w dzisiejszym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie. Gdzieś za jakieś jutro albo pojutrze prawdopodobnie zrobię filmik z nowej hodowli, z nowej króliczarni. To znaczy nowej, w której jest podniesiony dach, dorobione 5 komór. Zainstalowane już są akcesoria, wszystko zamontowane. Nowe drzwiczki, jutro jeszcze będę kończył ostatnie 3 pary drzwiczek do 3 komór. No i czekam aż mi stolarz wykona kolejne drzwiczki do tych 5 nowych. Będę je musiał wymalować i dopiero przykręcać, ale to mi się nie śpieszy. No i to chyba będzie w tyle w następnym odcinku. A pokażę wam jeszcze prawdopodobnie stado podstawowe, które się zmieniło, można powiedzieć, w 80-85%. Nowe nabytki i tak dalej. I to słychać w hodowli. Także trzymajcie się, cześć.